Siemano, tutaj Werus, a to jest już 11 odcinek Gotika. Polujemy na trolla dzisiaj. A może jak się uda i zdążę, to jeszcze może bandytów tych wytępię. Oni chyba nie wnoszą nic do rozgrywki. Na razie trzeba się do niego dobić. Zadaj mu te obrażenia. Kurde, no. Mogłem sobie trochę na twórle rzucić. Tak się rzuciłem na nie jak... Nie wiadomo kto i nie wiadomo na co. No tu jest zimność. Skąd ja to mam? No. Fajnie. Od razu wypiję. O, jeszcze piszą mi na... Gadu gadu. Dobra, może jeszcze. A i obiłem skórę ryżowemu księciu i lewusowi. No i oni byli słabi, tu mam berełko jakieś tam gówniane. Nieważne. Takie tam pierdółki. A i jeszcze ziółka sobie wezmę. No to zioło to lepsze niż mikstura jest. Church. O. Wypiłem potkę od razu. Cisnę jak głupi. Bunik. Legit. Dobra. Te już leżą. Tutaj Gonzales już czeka na mnie. A tego mam dużo. Diego Gonzales. Z fantastycznej czwórki. Nawet podobne łuki mamy. W sensie nie te same. Goblin. Die. Dobra, wychodzi na to, że Diego będzie strzelał. Ja będę walczył. Ale niech pójdą na niego. On jest nieśmiertelny. Czemu jemu tak fajnie, że on jest nieśmiertelny, a ja muszę się męczyć z miksturami? Moczuga. Tip tip tirib. Moczuga. Diego, jakiś ty waleczny. Jest ten zwój. Czardzin, czarna coś tam. Dobra. Ta. Dobra, najpierw wybiję sobie te goblinki. Chociaż ten troll nie jest taki całkiem wielki. A. No. Nie chcę zmarnować zwoju na goblina przypadkiem. O, ale urwał. Mnie przypadkiem nie trafił. Bo będzie nieprzyjemnie. Nie Diego. Jeno troll. O. On jest mój. Będziesz mały.
On dopilnuje, to jest dobrze. I przy okazji poziom wpadł, więc chyba teraz będzie można wyszkolić broń dwuręczną. Jeśli się nie martwię. Jeśli się nie mylę. Bo muszę sobie otworzyć drzwiczki. A więc to nie było tak łatwe, jakby się wydawało. Hehe. Diego wszech mogący. No, zbiera coś na ziemi, a jednak. Idziemy. O, a to skąd tu się dzieje? W sumie to fajnie się walczy, jak on też zabija i exp jest jeszcze dla mnie. Potrzebuję expa. Idziemy expić, że tak powiem. Tu będą jakieś tam harpie. Harpie mi się z Heroesów. Gdzie ty idziesz? On tak po skosie jakoś. Dobra, save game. Awesome. No to ja po to za tobą leciałem, żebyś ty mi kazał uczekać. O, ci tu harpiozy. O, nie jesteście takim mocnym, mi się wydawało kiedyś. Noż, ale to jest wredna i nieprzyjemna walka z takim czymś walczyć. No chodź tu, śmieszku. Nie mogę już nic unieść. Dobra, wyrobiliśmy się w czasie, to może jeszcze bandiorów trochę przytępię. Widzę, że znalazłeś kamień. Chyba powinienem znowu zajrzeć do starego miejsca. Jeszcze się do... Jeszcze mogę mieć te rozmowy, co były zanim dołączyłem do nowego obozu. Dobra, tych bandziorków trzeba trochę jednak przytępić, bo mnie wkurzają. Saving. No chodźcie. Unik. Bandio. Bandior dead. Trochę ciężko było z tym jednym, nie wiem jak będzie zresztą. No nie ma lepszego łuku niż mam już. Tam chyba też jest jeden. Dobra. Let's pot. Zajrzyjmy pod Jona. O, już strzelałem. I tam masz do mnie przyjść, ja tam do ciebie nie będę leciał przecież. Głupi. O, o, o. Ale poszła strzała fajnie. Quentin. O, ja trafiłem, on nie. To będzie boss.
Ja poczekam. A ci sobie gadają. Kto szybciej padnie? Oh shit, chyba ja. Dobra. Give me some health. Jo, coś mam pewien pomysł. No już? A, dobra. Trochę mi z tym nie wyszło. Ja się cofnę. W sumie to ja podejdę może do tej twierdzy, którą Lester chce zdobyć. I widzimy się za momencik, jak zdobędę. Znaczy nie, do tego tam co Gorn mi będzie pomagał. I widzimy się za momencik, jak już będę zdobyło drugi kamień. Okej. Okej, jesteśmy już w pobliżu. Nie chciałem iść całkiem do końca, żeby wam pokazać, jak bije te topielce i tak dalej. Bo to też nie jest najgłupsze. Znaczy się. Nie jest to zbyt nudne. Myślę, że wam się spodoba. Zobacz. Krwiopijce. Z tymi to się walczy teraz przyjemnie jak po oszczyb. Można polecieć na nich, na wszystkich. Skrzydła im zabrałem, ale skrzydła jednak nadal są. Co się stało się? Bardzo ładny, kanciasty świat. Nie żywy nożek. Gdzie jest popcorn? O, jest już. Czemu chowasz? Nie. Popcorn. Siemanko. Szukam magii. Powinien być gdzieś. Według którego szukasz, może znajdować się na ten. No, podążam śladem pewnych. Tak, Milter, mój kumpel ze starego obozu. Oczywiście to było na ponoć chcono tutaj, które pozwalało założyć się jakiś. No pewnie. Cała okolica pojedynkę nie powinny stwarzać kłopotu, by zapewnić myśli ten. Ale te bestie zwykle wypadzą tacy potrafią zagrać na sprzęty, nawet w oku, zatem pójdziemy na bardzo. Ale zanim przejdziemy po ten film, chciałbym przyjrzeć się właśnie ten kamieniu. Jakaś ta ścieżka nie jest taka zbyt ukryta, więc chyba nie było nic do odkrywania. Widać, że tu most prowadzi. No chyba, że mógł ktoś pomyśleć, że prowadzi gdzieś na górę. No, zobaczę. Że mam mało życia. Zapiszę sobie. Nie byłoby fajnie leczyć od początku? Kurde, nie wiem, czy dostałem expa za tego, co Gorno zabił. Poziom 15. I am the best. Dobra, idź przed. Bigo! O, dostałem. Double shot. A są tu jakieś skrzynki. Klucz przemiana w chrząszcza.
Wytrych. Nic szczególnego. No tą przemianą chrząszcza, która oczywiście będzie potrzebna. Gdzie jest popcorn? Oj, oj, oj. Co znalazłeś coś? Proszę się nazywać szczęście. Najwyraźniej tak. Możesz teraz prowadzić do klasztoru. Chciałbym mieć. Czemu ja mam prowadzić? Nie lubię prowadzić. Garniarz jeszcze? Jak można walczyć takim wielkim toporem? Trzeba być, nie wiem, koksem jakimś, pudzian, burnejka, nie wiadomo co. Już. Popcorn, are you ready? Będziemy walczyć. We are going to fight. Przygotuj się. Będzie ciężko. Możliwe, że ktoś z nas nie wróci cały. I tak dalej. O, jeszcze jeden. O, a ten co? Zobacz. Nie spadaj mi tam. Dobra. Dobrze, że to pomyśleli o tym, że mógłby przypadkiem spaść. Leć! Co się płaczesz, i tak jesteś nieśmiertelny. Co tu trzeba zrobić? Oczywiście słychać już podpowiedź. 10 expa jest moje. Nikt mi go nie odbierze. Przemiana w chrabąszcza. Można skakać? Nie można. Można gryźć? Nie można. To co tym chrobowszczem można zrobić? Przejść pod bramą? O! Fajnie się ta brama otwiera. Idzie jak macho jakieś. No. Teraz gdzie? Zabolujemy na jakieś tam kurde zębale. O! Pół życia. Popcorn, help me. I'm not ready to die. I am so young. Chodźcie tu, to tatusia. Ten co? Nie widzisz, że walka cię czeka? Popcornuś? No schowaj broń. Pusto. Przynajmniej nie można się tam dostać póki co. Chyba że jakoś sprytniej. Zaraz spróbujemy coś zrobić. Tam jest jakaś jaskinia. Dobra, pierwszy tu jaskinię obczaję.
Jest popcorn. Jest. Zębocz. Tu wiem, co będzie chyba. Ale nie jestem pewien, więc nie chcę zapeszać. Co ja tu jestem? Ty tu będziesz walczył. Patrzcie, jak strzała się dużo robi, jak skacze. Ej, no, to jeszcze nie koniec. Jeszcze mnie nie uratowałeś. Przed niechybną śmiercią. Dobra. Czas zażyć jakiegoś pota. 100 HP. Zapiszemy. Teraz tu czasem nie. Dedneuli napoje. Tu będzie cieniostwór chyba. Tak! Miałem rację, jestem świetny. Aha. Gdzie? Co byś chciał? Ten jest mój. Fuck. Prawie dedłem. Jakiś laki, nie mogę miejsca zabrać. Ale nic to nie szkodzi. Ja sobie zwiedzę tajemnicze zakamarki, nie wiadomo czego. Tylko po to, aby nic nie mieć. Dwie skrzynie i nic więcej. Do góry. Przemiana w wilka. Przemiana w Schwarzeneggera. I strzała. Bliżej podejdź. O, znalazłem. Myślałem, że on jest. No w kurde. Jeszcze idziemy tam. Przecież. A ty popcornuś byś tu pewnie zamieszkał, no nie? Wiem, jakie ty masz. On byś się przemieniał w jakiegoś wilka i na jakieś wilczyce. Dobra. Fajne grzyby. Jakieś mutageny z Wiedźmina. O, słodki Jezu. Run. Co to? Gorn. Help. Już wiem, dlaczego chciał iść kawałek ze mną. Przecież bym sam sobie nie poradził. Gdzieś ty się podział? No jest. No chodź. Idziemy poziomo. Ej, ja się spotuję. A mi szkoda tych potków. A jednak muszę ich użyć. Fajne są te potki jednak w gotiku trzecim, że od razu 50% HP leczą i nie trzeba się kupować tyle. Tutaj 50-100. Na wyższym poziomie to już ciężko. Z tej 50-ki sobie napełnić całe życie. Popcorn? Co on taki wolny? Tutaj będzie zabawa z trolem. Mam jakieś zmniejszenie potwora? A jeśli przy każdym... Holy shit. Do ataku. Ale naprawdę nie wiedziałem, że on powie jasna cholera. O, widać, że mu coś robię. Young Trollen. Ale fajnego ma Irokeza. To ja go dobiłem. Nie ty.
ale na pewno jeszcze się. No to cześć. Dobra, jeszcze tu zwiedzę i to będzie koniec tego odcinka, jeżeli tak wyszedł bardzo długi. Dłuższy niż przewidywałem. Prawie dwa razy. O, tu nic nie ma. Dobra, tak więc to będzie koniec. Zapraszam was do komentowania, subskrypcji. Jeśli się podobało, daj łapkę w górę. Jeśli nie, to zostaw komentarz. Tak więc, trzymajcie się i na razie. Cześć.